Cześć, dzień dobry, witajcie ponownie na moim kanale. Dzisiaj będziemy robić podsumowanie pierwszego półrocza, czytelnicze podsumowanie pierwszego półrocza tego roku, czyli ten zakręcony tytuł Mid-Year Freakout Book, tak? O ile się nie mylę. Nigdy nie mogę tego zapamiętać. Mamy tu parę pytań, nie mam ponumerowanych, mam wypisane. I powiem Wam, że to było ciężkie zadanie, bo ja nie mogłam się zdecydować nigdy na jedną książkę. I zawsze chciałam podawać kilka, ale ten film trwałby w nieskończoność, więc jakoś postaram się wybrać tutaj best of the best. I by the way, piję sobie iced tea brzoskwiniową z lodem, bo moja miłość do tego napoju powróciła po latach. Kocham, po prostu kocham. Ale wiecie, czego mi się najbardziej napiła? Zimnej kolki. Takiej z maka najlepiej, takiej rozwodnionej. Wiecie, o co chodzi. Okej, ulubiona książka półrocza. No i tutaj muszą znaleźć się dwie, z czego jedna będzie na pewno bardzo kontrowersyjna, patrząc na ostatnie wydarzenia w naszym książkowym świecie. Więc zacznę od tej pierwszej, bardziej przyjemnej. No, czyli Heartland Benedicta Wellsa. Myślę, że to nie będzie dla nikogo zaskoczeniem. Jest to książka, która po prostu skradła kawałek mojego serca. Nie tylko tym klimatem wspaniałym, lat 80. w Ameryce, letni klimat, stare kino, stara muzyka, wspaniałe przyjaźnie i rozterki naszego głównego bohatera, ale przede wszystkim tutaj taki element jego przemiany i punkt zapalny jakby tej całej przemiany. Bardzo to było dla mnie po prostu dotkliwe i to jest po prostu ukochana książka tego roku, mimo swoich wad i tego, że nie jest to idealna książka i nie jest to 5 na 5, jest to moja ulubiona książka, to na pewno. No i drugą książką, podejrzewam, że zaraz pojawią się kontrowersje, jest Empuzjon Olgi Tokarczuk. I zanim przejdę w ogóle do samej książki, pozwolę sobie odnieść się troszkę do tej całej sytuacji, bo pod poprzednim filmem, jeszcze przed ostatnim, chyba książki na lato, pojawiło się parę takich niemiłych komentarzy, które być może miały zaatakować autorkę, jakby odgryźć się jej, ale przez te komentarze ja dostałam troszeczkę rykoszetem. Ja w ogóle nie uważam, że reagowanie hejtem na hejt jest dobre i wiecie, no zwalczanie ognia ogniem to nie jest najlepszy pomysł. I teraz ja Wam coś powiem. Nikt, absolutnie nikt, czy to jest pisarka, która ma Nobla, czy to jest prezydent Stanów Zjednoczonych, czy to jest pan spod sklepu, nikt nie ma prawa powiedzieć Wam, że jesteście za głupi na jakąś książkę i nie powinniście jej czytać i że ona nie jest dla Was. Absolutnie nie. Czytajcie, co chcecie i bawcie się tym i miejcie z tego frajdę. I tyle. Tutaj na tym moja opinia się zakończy na ten temat. Ja książki Tokarczuk prawdopodobnie będę czytać dalej. Jeżeli mi się nie spodobają, to mi się nie spodobają. Tyle. I wtedy być może przerwę gdzieś tam tę znajomość z nią. Aczkolwiek na razie podoba mi się, więc czytam. No i tutaj Empuzja, niezwykle taka ezoteryczna powieść, która dzieje się na początku XIX czy XX wieku. Na Dolnym Śląsku, w sanatorium, w którym dzieją się dziwne rzeczy. Ja już się o niej rozpływałam właśnie w poleceniach książek na lato, więc tak tylko pobieżnie. Niezwykle napakowana taką filozofią, życiowymi prawdami, tą ezoteryką, niezwykle mizoginistyczna, co może nie jest jej atutem, aczkolwiek dobrze też takie tematy w książkach poruszać. No i tyle. Jestem pewna, że ilekroć bym ją czytała, to za każdym razem wyciągnę z niej coś innego. Dobrze, pytanie numer dwa. Najlepszy sequel, najlepsza kontynuacja. I tutaj miałam problem, bo ja jakby... Nie wiem, czy pamiętacie, czy oglądaliście mój film, gdzie mówiłam o niedokończonych seriach. To jakby ja w ogóle nie kontynuowałam nic. Przeczytałam chyba jeden tom Dory Wilk wtedy. Ale to nie był najlepszy sequel, niestety. Ale udało mi się wyskrobać tutaj i nie dość, że jest jedyny, to zarazem jest naprawdę bardzo dobry, czyli Korytarz Kości Wiktorii Schwab, książka wydana przez Zygzaki, nie dość, że pięknie wydana, to jeszcze ma niesamowity klimat. Moim zdaniem to jest tom znacznie lepszy niż poprzedni, którym było Miasto Duchów, też była w porządku, ale tutaj ja naprawdę momentami się bałam. I świetnie jest oddany klimat tego Paryża, mroczne podziemne katakumby, naprawdę niesamowita rzecz. Tak tylko napomknę, że mamy tutaj główną bohaterkę Cassidy, której przyjacielem jest duch. I oni sobie chodzą i łapią inne duchy i próbują im pomóc wrócić do tego świata duchów, żeby znalazły po prostu już spokój. Bardzo Wam polecam.
Nie tylko dla młodszych. Dla starszych też będzie ok. Nowa premiera, za którą się jeszcze nie zabrałaś. I och, jakby ja nie zliczę. Ja nie zliczę, ile jest tych premier, za których ja się nie zabrałam, bo ja jakby gdzieś tam kupuję te książki, czy też dostaję, a koniec końców się za nie nie zabieram. Ale na pewno taką najświeższą jest Zanim wystygnie kawa, wydawnictwa Relacja, pięknie wydana. No i tak, myślę, że nie muszę dużo o niej mówić, bo Bookstagram się aż gotuje od niej ostatnimi czasy i zwykle zbiera bardzo dobre opinie. Bardzo prawdopodobne, że moja też będzie dobra, nie jestem pewna, ale mam wrażenie, że to naprawdę może do mnie trafić, więc to. Jedną taką wcześniejszą jest Niespokojni ludzie Fredericka Backmana. Książka, która myślę, że też bardzo może skraść moje serce, że to może być taki mój typ literatury, taka słodko-gorzka, lekko prześmiewcza, ale wzruszająca jednocześnie. Nie wiem, dlaczego ja się jeszcze za nim nie zabrałam tak w ogóle. Nie wiem, ktoś zna odpowiedź na to pytanie? To takie dwie najświeższe, które chciałabym na pewno nadrobić. Ja w ogóle jestem słaba w premiery, bardzo, nie siedzę w tym. Premiera kolejnego półrocza, na którą czekasz. No i tutaj w ogóle bezapelacyjnie, myślę, że większość z Was już będzie wiedziała, jest to Malibu Rising, Taylor Jenkins Reid. Ja już tę książkę miałam przyjemność ogromną czytać, ojejku, chyba z półtora roku temu, właśnie w oryginale. Niesamowita. Taylor Jenkins Reid po prostu jest niesamowita w tym, co robi, w kreacji swoich bohaterów. Uwielbiam to, że wrzuca tutaj takie easter eggi dla fanów jej poprzednich książek. I co jest dla mnie najważniejsze tutaj, to jest to, że Nina to ja. Jakby bardzo się utożsamiam z tą bohaterką, uwielbiam ją. Wspaniały klimat właśnie tej Kalifornii. No cudo, po prostu cudo. Naprawdę świetna książka i nie mogę się już doczekać, żeby będziecie też mogli ją przeczytać i w ogóle co powiecie, to jest dla mnie takie exciting. I kolejną zapowiedzią, na którą czekam, to jest właśnie też kontynuacja Miasta Duchów. I to będzie chyba Most Dusz, gdzie akcja będzie się toczyć w Orleanie. Więc bardzo ciekawe i no po prostu nie mogę się doczekać, bo ta seria naprawdę bardzo mi się podoba. Wypisałam sobie tutaj jeszcze Tylko przetrwaj noc Rileya Sagera, czyli autora Wróć przed zmrokiem. Zamknij wszystkie drzwi troszeczkę mnie rozczarowało, ale mimo wszystko jestem bardzo ciekawa, na którą szalę przechyli się moja sympatia do tego autora. I House of Hollow, czyli to będzie premiera Winnie D. Czy to się nagrywa? Jest tak gorąco. Słuchajcie, już to jest jakaś masakra. Największe rozczarowanie. Chyba sobie nie przygotowałam największego rozczarowania. Dobrze, do tej książki wrócę, bo nic mi teraz nie przychodzi do głowy, ja muszę spojrzeć na Goodreadsa. Hej, tu Martunia z przyszłości. Montuję właśnie ten film i zauważyłam, że nie wróciłam do Was z moim największym rozczarowaniem, jakby nic dziwnego, bo puściłam je totalnie w niepamięć, no ale już o nim powiem. Słuchajcie, okazuje się to być Biała Elegia, niesamowicie krótka książka, która... dała mi nadzieję na to, że to będzie jedna z tych, która jest krótka, ale bardzo rzeczowa, taka skondensowana, wiecie, coś a la pauza. No niestety tak się nie stało. To, co tam dostałam, to był dla mnie niestety, przykro mi to mówić, ale taki troszkę filozoficzny bełkot, przerost formy nad treścią, bo tam była właśnie zabawa z formą, ze słownictwem. Ona momentalnie też była dla mnie troszkę zbyt wulgarna. Książka generalnie porusza bardzo ważny temat, bo ona jest o... Opowiada o utraconej siostrze, bo matka naszej głównej bohaterki, czy tej kobiety, z której perspektywy książka jest prowadzona, poroniła. No nie pamiętam już nawet dokładnie, o co tam chodzi. I właśnie to jest to, że ja takie rozczarowanie bardzo łatwo wypieram z pamięci i trudno mi jest do nich wrócić. No i przykro mi jest mówić o tym, no bo to jest ważny temat i chciałabym, żeby to wybrzmiało tak bardzo dobrze i dobitnie. Niestety zamiast na tej tematyce, to autorka skupiła się bardziej na tej formie, która miała być bardzo artystyczna. Ona jest też przeplatana jakimiś zdjęciami, więc tak jak mówię, no dla mnie to był przerost formy nad treścią. I lekki nie wypał. Największe zaskoczenie, to jest bardzo ciekawe, słuchajcie, bo naprawdę jednym z zaskoczeń tegorocznych, bardzo pozytywnych, była książka Blisko, coraz bliżej, Danuty Avolusi. Moim zdaniem niezwykle potrzebna. Już tu
wiecie, sam fakt, jaką tematykę podjęła autorka, czyli po prostu jakby intymność, kobiece pragnienia i generalnie seks, o którym nie mówimy w Polsce. I ta książka bardzo dobrze właśnie to obnaża i pokazuje, jakie są tego później konsekwencje. Więc naprawdę to było dla mnie bardzo miłe zaskoczenie, tym bardziej, że start nie był najlepszy. To było trochę ciężkie starcie, pierwsze zderzenie ze względu na tą cringe'ową scenę, jaka na początku się właśnie pojawiła i miałam lekkie obawy, że tak będzie do samego końca. Całe szczęście nie. Książka nabrała fajnego tempa, to wszystko było dla mnie przemyślane. Było parę mankamentów, oczywiście ona nie jest idealna, ale mimo wszystko to jest naprawdę bardzo dobre zaskoczenie i ja Wam gorąco polecam. Nowy ulubiony autor. Wiecie co, myślę, że to będzie pani Izabela Janiszewska. Stała się moją nową ulubioną autorką, choć przeczytałam tylko tę jedną książkę jak na ten moment. Ale niezwykle do mnie trafił jej styl pisania, jej humor. I to jest takie moje troszeczkę jakby odkrycie tego roku, jeśli chodzi właśnie o autorów, autorki czy osoby autorskie. Bardzo przyjemny bardzo przyjemny thriller, który mimo tego, że opiera się już na jakichś tam stereotypach właśnie tego gatunku, to jednak jest w nim taki fajny powiew świeżości, czyli dziarska babka, taka nieustępliwa, która walczy o swoje, jest zadziorna i wie czego chce, oczywiście taki policjant po przejściach. Ta książka generalnie ma wszystko, ale to jest dla mnie takie świeże i przyjemne. Także ja na pewno będę kontynuować tę serię, co zresztą już robię, bo właśnie jestem w trakcie słuchania drugiego tomu. Znowu chcę powiedzieć wszystko naraz i po prostu bla bla bla. I właśnie jestem w trakcie słuchania drugiego tomu i chcę dokończyć tę serię i właśnie jeszcze sięgnąć po Apartament, czyli taki stand-alone, który też niedawno się pojawił i notabene jest to też jedna z premier, których jeszcze nie przeczytałam, a chciałabym. Twój największy książkowy crush. Słuchajcie, myślałam o tym bardzo długo, jakby I'm sorry, ale nie mam tutaj książkowego crusha. No nikt do mnie nie trafił, więc to pytanie po prostu pozostawię bez odpowiedzi. Piciu. Nowy ulubiony bohater. No to między innymi jest to właśnie Bartek z tej serii, czyli brat głównej bohaterki. Taki ziomuś. On nie jest jakoś bardzo rozbudowany i nie znamy go tutaj tak dobrze jak właśnie jego siostry, która jest jedną z głównych bohaterek, ale to jest taki ziomek, z którym ja mogłabym się skumplować i mam nadzieję, że właśnie w tym drugim tomie będzie go trochę więcej, no i już na początku on się pojawił, więc jest nadzieja, że jego wątek będzie posunięty troszeczkę bardziej. I to chyba w zasadzie tyle. Powiem Wam, że jakoś trochę jest ubogi ten rok, mam to półrocze, mam wrażenie, bo jest tylko jedna książka, która faktycznie zdobyła moje serce na amen, a reszta to jest jakby przeczytane, były dobre, ale nie są tym czymś, nie mają tego czegoś, co by mi tak zapadło w pamięć, więc troszkę mi przykro. Książka, która doprowadziła Cię do płaczu, znaczy ja muszę znowu o tym mówić. No Hardland, to nie był płacz, to nie były łzy płynące po policzkach, tylko to było po prostu, ja beczałam, ja po prostu rzewnie beczałam za każdym razem, jak próbowałam znowu wrócić do tej sceny i kontynuować lekturę, to po prostu był jeden wielki ryk. Także, no, Hardland. Ale uroniłam też kilka łez na pieśni o Achillesie. Ta końcówka faktycznie była bardzo taka delikatna w tym wszystkim. Nie mogę Wam powiedzieć, o co chodzi, no bo to będzie ogromny spoiler. Jednak mimo takiej złości, która we mnie bardzo urosła w trakcie czytania tej książki, bo bardzo mnie denerwował Achilles, to ta końcówka totalnie jakby mnie wyciszyła i wrzuciła moje emocje na inny tor i kilka łez jednak uroniłam. Więc pieśń o Achillesie. Książka, która Cię uszczęśliwiła. I słuchajcie, tutaj będzie perfect on paper, bo to jest książka, która sprawiła, że ja po prostu się uśmiechałam w trakcie jej czytania. Bolały mnie aż policzki od uśmiechu, bo ją czytałam i miałam takie jak kiot w ogóle. Bardzo mi brakowało takiego uczucia, bo ja już bardzo dawno czegoś takiego nie czułam czytając książki, bo ja zazwyczaj też czytam smutne książki, więc jakby hello. No, to nie powinno być w ogóle zdziwienia. Ale ta książka naprawdę mnie uszczęśliwiła i uszczęśliwił mnie też fakt, że
jest to bardzo wartościowa młodzieżówka i uszczęśliwia mnie to, że ona jest wydana na naszym polskim rynku i dostępna właśnie dla młodych osób i może być ona naprawdę kluczem do rozwiązań wielu problemów, albo przynajmniej takim drogowskazem, jak sobie z nimi spróbować poradzić. Ale uszczęśliwił mnie też Bójcio, poniekąd troszkę zasmucił. Na nim też zresztą płakałam troszkę, ale też mnie uszczęśliwiła ta książka, bo jest po prostu ciepełka, taka jak kocyś. Kocham. I Gujcio to jest jeden z moich ulubionych bohaterów też w sumie, bo mimo tego, że on jest taki pocieszny i zagubiony gdzieś w tym świecie i stara się pomagać właśnie wszystkim wkoło, troszkę jakby też wbrew sobie, bo on się na pewne rzeczy nie godzi z samym sobą, ale godzi się dla kogoś innego, żeby przez to przejść, to też jest takim moim ulubionym bohaterem. No ale Gujcio jest w ogóle wspaniałą książką, mówiłam o niej już nieraz. Dobra, zawsze się tak... za powietrze, jakby jak jakiś pies. Tak, zbliżamy się już powoli do końca. Najładniejsza książka. Słuchajcie. Najładniejsze książki, no to już tam pomijając serię butikową, z której mam parę tych tytułów, to jest między innymi Wyspa Kobiet z Pauzy. Bardzo mi się ta okładka podoba. Ja w ogóle kocham okładki Pauzy, bo one są takie graficzne i bardzo jakby strzelają się w mój gust. To ta jest po prostu przepiękna. Ja jeszcze tego nie czytałam. Chciałam się już za nią zabrać i było parę opinii takich, że jest mech. I ja mam teraz takie mech. No już jakby spadła na liście moich priorytetów. No i najpiękniejszą książką w ogóle to jest Upiór Opery. To jest moja najpiękniejsza zdobycz. Oczywiście wydawnictwo Vesper robi wspaniałą robotę przy wydawaniu książek. Nie tylko, że okładka jest piękna, to wklejka jest piękna. Jeszcze była zakładka, którą już wyjęłam niestety, ale mamy też no, przepiękne ilustracje w ogóle w środku. Jakby, no, czy ja muszę w ogóle coś mówić? Wspaniała jest, przepiękna. Notabene jeszcze jej nie czytałam, ale chcę w tym roku i myślę, że może mi się naprawdę bardzo spodobać. Książki, które chcę przeczytać do końca roku. Jakby nie mamy na to czasu, żebym Wam opowiedziała o wszystkich, ale bardzo chciałabym dokończyć właśnie sagę wiedźmińską. I myślę, że już zaczynam się psychicznie do tego przygotowywać i powoli za nią zabierać. Myślę, że w sierpniu ruszę z kontynuacją, więc trzymajcie za mnie kciuki, bo bardzo bym chciała. Chciałabym też nadrobić moje tytuły z Pauzy, które mam zaległe w tym roku. Chciałabym przeczytać też Chmielarza, Długą Noc i Królową Głodu, tak żeby też być na bieżąco. I bardzo bym chciała też, ostatnio zresztą zatęskniłam za reportażami, chciałabym je nadrobić, bo mam parę na półce takich ciekawych, też wychodzi, to jest też premiera, na którą czekam, czyli Columbine, to jest o strzelaninie w amerykańskiej szkole, ona się ukaże nakładem wydawnictwa poznańskiego i też bardzo, bardzo na nią czekam. Także no, to tyle. I w ogóle jest tyle książek, które bym chciała przeczytać, że to pytanie jest totalnie bez sensu, bo chcę przeczytać wszystko, a mam w ogóle mniej niż pół roku jeszcze, żeby to zrobić, więc jakby no nie ma szans. Ale życzcie mi powodzenia. Okej, moi drodzy, ode mnie to już tyle. Dajcie mi znać, czy są jakieś książki, na które czekacie, albo jakieś takie najpiękniejsze, jakie zdobyliście w tym roku. Możecie zostawić odpowiedzi na te pytania w komentarzach, ja bardzo jestem ciekawa, co tam u Was. No i to tyle, tymczasem jeszcze Wam fantastycznego dnia i widzimy się w następnych filmach. Pa!